Witam wszystkich studentów, ich gości i bardzo się cieszę, że mogę powitać wójta pana Janusza Grzyba. No kobiety górą. Nie da się ukryć, panowie, że 66 kobiet, tylko 16 mężczyzn. I to jest bardzo ważna informacja, proszę państwa, że wszystkie te wykłady, zajęcia były finansowane z budżetu Ośrodka Kultury. Jak państwo wiedzą, naszym organizatorem jest Urząd Gminy Nadarzyn. Chcemy pokazać na żywo to, co robiliśmy w ciągu tego roku, czyli pokaz zumby. Zaprosimy państwa na pokaz naszej dwumiesięcznej pracy. Wierszyki dla niegrzecznych dzieci. Oj, niegrzeczne są dzieci. I ja wiem, co się dzieje. Niech tylko wietrzyk zawieje, to przyniesie mi do ucha. Kto mamy i taty nie słucha. Wierzcie mej powadze. Wszystkich was do bajek wsadzę i wsadzę na całe życie. Za 100 lat się tam ujrzycie. Była raz Zosia mała, co tańcować w coś chciała. Bardzo miła i słodka, taka luba, pieszczotka. Taka jakaś przylepka, takie miała ci ślepka. Że jak nimi spojrzała, serca chłopców łamała. Dzika Saba! Zakończenie roku to jest, już słowo się rzekło, to jest moment podsumowania. Mamy nadzieję, że sprostaliśmy, my organizatorzy. Ci, którzy się zapisali do nas na uniwersytet, wiedzą, że w ciągu roku, że został ogłoszony konkurs na najlepszego studenta. Najlepszy student to ten, który miał największą frekwencję, czyli najwięcej podpisów w indeksie. Trzecie miejsce, 104 obecności, zajęła pani Teodozja Piotrkowicz. Szanowni państwo, za czym wręczę nagrody, pozwolicie, że najpierw wam pogratuluję przede wszystkim wytrwałości, przede wszystkim samodyscypliny, że ten pomysł, który się zrodził ponad rok temu, udało się zrealizować. 82 studentów, no to fantastycznie, nawet jedna prywatna uczelnia tylu nie ma, co my mamy już w pierwszym roku. Chciałbym państwu życzyć, żeby właśnie ta akademia się rozwijała, ten uniwersytet się rozwijał i jednocześnie, żeby właśnie tutaj wspólnymi siłami uniwersytet za pomocą środków zewnętrznych, gdyśmy środków pieniążków gminnych, udało się zrobić bardzo dobry program, bardzo atrakcyjny i żeby nasz tutaj ośrodek w Nadarzynie to dalej koordynował, natomiast żeby nas tu przybywało. Mam nadzieję, że za rok będziemy mieli przynajmniej już 100 absolwentów i jednocześnie jest to tak samo bardzo duży plus i dla gminy Nadarzyn, dlatego że ciężko jest coś zaczynać, jak się nie wie, jak się to zakończy. Natomiast jeszcze raz bardzo państwu serdecznie dziękuję za włożony trud, czas. Dziękuję również tym, którzy się opiekowali i oczywiście życzę dalszych sukcesów i teraz z przyjemnością
Wręczę nagrodę. Ja tylko dodam. Drugie miejsce, 109 obecności, zajął pan Andrzej Malinowski. Pierwsze miejsce, pani Zuzanna Iwanicka, 114 obecności. To jest nagroda wójta gminy Nadarzyn pana Janusza Grzyba. To jest akurat mały laptopik. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Mamy przerwę wakacyjną, jak dla przyzwoitych studentów przystało, więc życzę miłego wypoczynku, samych radosnych dni i chwil w te wakacje. No i oczywiście z wielkim zapałem zapraszam od jesieni na inaugurację następnego Akademii Miejskiego. Wszystko dobrego dla Państwa życzę. Powstał taki wspaniały, że mogliśmy uzyskać dużo informacji i zdobyć więcej wiedzy. Bardzo dziękuję. Ja mogę w imieniu wszystkich studentek i studentów chciałbym serdecznie podziękować Pani Dyrektor za wspaniałą pracę, za umożliwienie nam spędzania czasu, nie tylko siedząc przed telewizorem, nie tylko martwiąc się o to, co będzie dalej, tylko zmusiliście nas Państwo do myślenia o przyszłości. A ta przyszłość przed nami jest świetlana, powiedziałbym nawet. Te skromne kwiaty od nas proszę przyjąć w serdecznym podziękowaniu za trud. To jest Pani ręce, ale jest to jednocześnie dla wszystkich współpracowników, dla wszystkich instruktorów, którzy poświęcili swój czas i starali się w nas wpoić wiarę, że warto żyć. Mamy coś wspólnego, krzyczymy o bardzo. A teraz moment, żeby zaprosić na scenę i zaprosić Państwa na wieczór. Proszę Państwa, Lidia Stanisławska. Ponieważ zdarzało mi się parę razy już występować dla takiej publiczności, właśnie dla absolwentów, dla studentów, uważam, że to jest fantastyczna inicjatywa, która w ludziach dojrzałych wyzwala tę kreatywność i inicjatywę i nagle odkrywają się talenty, które przez lata nie były ujawnione. Także mili Państwo, serdecznie się Państwu kłaniam i dziękuję, żeście mnie Państwo zaprosili. Bardzo dziękuję. Jest gwiazda nad Tobą. Gdzie gdziekolwiek nie pójdziesz, jest gwiazda, byś trafił bezpiecznie, gdzie chcesz. Gdy zbłądzisz, to gwiazda objaśni Ci drogę. Zakochasz się, ona potrzebnie Ci, wiesz. Ta gwiazda nad Tobą to gwiazda nadziei. Jej światło zaprzęga gołębie do dróg. Ta gwiazda jest wszystkim, tym wszystkim, co nie jest. Co tylko marzeniem zagląda przez próg.